Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Chciałem cię przywitać normalnie, jak każdego naszego gościa w studio. Nie idzie. Przedstawić z imienia, z nazwiska, z funkcji, ale nie, kolega Slesza. Cześć, Szymon. Cześć, no, kolega Slesza. No, tak trochę się zakumplowaliśmy może. Nie, no, wiesz, to tak ciężko nazwać kogoś kolegą, ale... Nadajemy na tych samych falach wizualno-artystycznych, więc to już myślę, że jest fajny etap. No i mamy na to dwa dowody. Pierwsza to była gitara, która poszła na Poland Rock Festival, którą później Slash po koncercie zagranym w Trójmieście podpisał i dał na aukcję WOŚP. Tak jest. Za 60 tysięcy złotych ją sprzedaliśmy. Rekord gitary i rekord twojego przedmiotu. No i drugi najdroższy przedmiot ze 133 tysięcy finałowych aukcji wtedy. Więc to w ogóle był sztos. Brawo ty. No, Heizer przebił mnie z polonezem, ale... Już... A dogadaliście się przy golfie. Trudno. Tak, no policzyliśmy to jakoś. Cichych dni nie było. No i właśnie, i w czwartek miała miejsce kolejna rzecz. Przepraszam, we wtorek miała miejsce kolejna rzecz. Co dzisiaj jest za dzień? Środa. We wtorek, wczoraj. We wtorek miała miejsce kolejna rzecz. Spotkałeś się ze Slashem podczas jego trasy z Milesem Kennedym w Łodzi. Tak. I znowu Slash coś ci zabrał. Tym razem do siebie, do domu, do No, powiem szczerze, że to, że ja się tak kolokwialnie mówiąc nie sprułem przez ostatnie dwa miesiące z tym wszystkim, no to jest jakiś cud, bo ja zawsze tak gdzieś coś palnę, ale no załatwialiśmy to dość długo, żeby to wszystko się dopięło, żeby to miało ręce i nogi, żeby to nasze spotkanie wczorajsze było owocne. Oczywiście no, cały plan poszedł się sypać w momencie, kiedy odpakowałem Slashowi ten mój obraz, bo w pierwszej wersji chciałem jakoś tak delikatnie zaznaczyć, że może jakby chciał to... Znaczy generalnie było wiadomo, że ten obraz jest dla niego i że ten obraz zabierze, no bo to jakby był tak powiedzmy, że zamówiony, bo to padły takie słowa, że musiałbym coś w końcu zamówić od Chwalisza, więc myśmy to z agentką podłapali, no i jakby tutaj cała reszta się toczyła. Miałem dosłać szkic Slashowi tego obrazu, ale zrobiłem taki kaskaderski ruch i powiedziałem, że nie wyślę, bo chcę, żeby Slash miał niespodziankę, więc no tak odważnie dosyć, myślę. No i zgodził się i czekali w zasadzie do samego końca wczoraj ta niespodzianka miała miejsce. No i pierwsze słowa Slasha były takie, że... Znaczy pierwsze były niecenzuralne, a później powiedział, że on go chce powiesić sobie w salonie w domu i mówi, zabieramy go do LA, zabieramy go do LA. Także no ja już po prostu obrosłem w piórka. Ty masz ze sobą tutaj w studiu przedruk, tak, tego obrazu? To są tak zwane printy. To jest reprodukcja na bardzo wysokiej jakości. Może ja pokażę Państwu. Tu się będzie na pewno odbijało na moc świateł, więc nie wiem, co tam będzie widać, ale spróbuję tak lawirować, manewrować. To jest reprodukcja, która jest tutaj. O, kolega radiowiec widzi. Trzeci numer z pięciu, czyli jest tylko pięć takich reprodukcji. Wszystkie są podpisane przeze mnie. Tu jest mój oryginalny autograf i tu nie, jest... No właśnie, nie tylko przez oryginalny ciebie. Oryginalny autograf Slasha. I gdybyś mógł, kolego, mój sympatyczny, z teczki wyjąć, to jeszcze pokażę Państwu certyfikat. Bo certyfikat jest jakby też bardzo ważnym elementem. Przepraszam, że cię tak wykorzystuję. O, to jest certyfikat, na którym oczywiście też się znalazł autograf Slasha. Jest też mój autograf, jest cały opis, który jest potrzebny kolekcjonerom sztuki, żeby to było dużo warte pieniędzy. I to jest tak, to co widzę nawiązanie do Slasha, to jest cylinder, z którego wychodzi jakiś trupi słoń, mamut. Geneza generalnie jest taka, że chciałem... Znaczy ja jakby trochę znam już rzeczy, które się Slashowi podobają, takie wizualne, artystyczne. Trzeba też nadmienić, że Slash jest również rysownikiem, co mało osób wie, bo na przykład projektuje wszystkie okładki do płyt swoich, projektuje też, był też pomysłodawcą logotypu Guns N' Roses. Jego ojciec projektował okładki płyt, mama robiła na przykład kostiumy dla Davida Bowiego, czyli to jest taka bardzo ukorzeniona artystycznie rodzina, więc chciałem, jakby wiedząc, co mu się podoba, chciałem przedstawić taką
taką wizję, nie być też dosłowny, żeby, nie wiem, namalował portret Slasha czy coś takiego, no bo to jakby trochę było bez sensu. Więc stwierdziłem, że jedynym elementem, który będzie tak stricte do niego nawiązywał, będzie ten jego cylinder, z którego wychodzi ten słoń. I to tak... Fragmenty gitary chyba na trąbie. Tak, tu są przetworniki, tu jest w ogóle miejsce, w którym są mocowane struny. Tutaj są progi normalnie na tej trąbie, także to jest... No i oczywiście tutaj jest gitara, która ma zastąpione gałeczki kominami takimi... Taki apel antysmogowy troszkę tutaj z naszej strony. Tematycznie. Dobrze, że nie tematycznie. Jesteśmy w Krakowie. Obraz jest z Polski, czyli jest smog, czyli jest dym, wszystko się zgadza. I Stairways to Heaven jakieś, powiedzmy. Także wiedziałem, że Slash bardzo lubi Alicję w Krainie Czarów i chciałem trochę tak... koniec końców nawiązać do tego królika, który był wyciągany z cylindra. Chociaż wczoraj jakaś dziewczyna powiedziała mi, że te uszy bardzo są podobne do włosów Slasha. Że no też tak właśnie taki, chciałem powiedzieć, że taki też kudłaty trochę. Że taki kudłaty słoń wyszedł. I naprawdę Slash nie wiedział kompletnie nic, jak ten obraz będzie wyglądał, ani chociaż trochę co tam będzie. Nie wiedział będzie. Nic, bo ja nie chciałem, żeby on cokolwiek wiedział, bo chciałem właśnie też trochę przetestować siebie. Czy przyjdę, zrobię wielkie odsłonięcie i Slash powie, że mam go sobie zabrać do domu, czy zareaguje no tak, jak zareagował, no czyli rewelacyjnie i naprawdę był zachwycony i to wszyscy, którzy tam byli, widzieli, że naprawdę oczy mu się błyszczały, że po prostu jakby, wiesz, jakbyś otworzył nową kolejkę na święta Bożego Narodzenia pod choinką. No naprawdę aż mnie zaskoczył tą reakcją, bo funkcjonuje w mediach takie przeświadczenie, że Slash jest bardzo skrytą osobą i taką... No i go prawie nie widać w ogóle, nie? Tak, cylinder, włosy, okulary. Że mało pokazuje emocje, a tu wczoraj to po prostu jakieś ADHD w niego wstąpiło, takie emocjonalne i naprawdę zmobilizował momentalnie ludzi, żeby to mu tylko spakowali z jego prywatnymi rzeczami do jego tam części samolotu, żeby z gitarami to jechało do domu, bo chce to zabrać, także no... Podpisał mi wszystko, co chciałem. Podpisał wszystkie inkografie. Numer 1 będzie do wylicytowania podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I to jest wszystko dokładnie tego samego rozmiaru, co oryginalny obraz? Inkografie, czy też printy, czy jak tokolwiek nazwać, przygotowuje się zawsze tak, że nie są oryginalne, czyli ten jest dosłownie chyba 5% mniejszy od oryginału. To jest rozmiar 45x64, a oryginał jest 50x70, no plus rama, bo to jeszcze rama do tego doszła, bardzo bogato zdobiona. No, wyszło to naprawdę bardzo, bardzo profesjonalnie, nie chwaląc się, i super. Czyli nie nędznie. Nie, no nie nędznie, to już tak było fajnie zrobione. Tak no. Na LA, żeby tak, wisiało. Tak na LA, no nie ma wiochy po prostu. Każdy, jakby państwo się wybierali do Slasha na kawę do domu, to jak wejdą i zobaczą nad kominkiem, no to nie będzie wiochy. No. A powiedz, jak to wyszło, bo wspomniałeś, że Slash powiedział, że trzeba coś w końcu wziąć od Chwalisza. Czyli co, faktycznie zwrócił się do ciebie, że on chce, czy tam jego ludzie, czy ludzie jego ludzi, że chcą faktycznie obraz? Nie chciałbym do końca zdradzać też jakby tych wszystkich zawiłości, bo to jest, uwierzcie mi państwo, naprawdę czasami bardzo skomplikowane logistycznie i technicznie i tak dalej, ale wyszedł z taką inicjatywą, że chcę mieć coś mojego. I to już jakby dla mnie było, znaczy w sensie obrazu, bo tu była mowa stricte o obrazie. Także dla mnie to już była taka nobilitacja, że no, odłożyłem praktycznie wszystko, co miałem do zrobienia i też przepraszam wszystkich klientów, że przez ostatnie 2 tygodnie chodziłem zakręcony jak sanki w maju, ale to jakby jest, mam nadzieję, usprawiedliwione. No właśnie chciałem pytać, ile ci zajęło sama praca nad obrazem i ile pomysł, jak on ma wyglądać końcowo? Powiem ci szczerze, że miałem taki moment, że chciałem ten obraz odstawić w kąt i powiedzieć, że kurde, nie dam rady, że robię coś innego. W ogóle jakiś taki moment nastąpił, że mówię, nie, no spieprzę to po prostu i ale później był przełom jakiś, nie wiem, duch rock'n'rolla we mnie wstąpił, już później poszło z górki. Koło 3 tygodni malowałem, to jednak olej maluje się dość długo, to jest ten etap przesychania, to technicznie jest no niestety trzeba czekać, żeby uzyskać efekt. Później jeszcze kwestia oprawienia, no na ramę czekałem ponad tydzień, bo rama była robiona ręcznie też, więc no trochę się nazbierało, no mówię, no dwa miesiące to była taka stricte już organizacyjna część, bo na początku grudnia zaczęliśmy to wszystko już tak dopinać,
No ja też jakby już malowałem wtedy obraz i robiłem różne szkice, tych pomysłów było kilka. Stanęło na tym słoniu, myślę, że wyszło fajnie. A powiedz, ty robiłeś wcześniej, nie wiem, jakąś próbę, jakiś szkic, cokolwiek, czy od razu siadłeś do tego, co Slash dostał końcowo? Nie, ja nigdy nie robię prób. Ja jak już mam szkic, z którego jestem zadowolony, to jakby wiem, że już dalej pójdzie z górki. Także w międzyczasie nic nie zmieniałem. A szkic przygotowuję sobie tylko z tego względu, żeby... Znaczy różnie malarze robią. Niektórzy malarze malują bezpośrednio na płycie czy też na płótnie. I tam szkicują, a ja wolę sobie przygotować szkic, żeby później jeszcze finalnie go sobie kompozycyjnie poukładać, żeby był tak dokładnie jak chcę, co do milimetra. No, aż takie zboczenie zawodowe. A powiedz jeszcze jedną rzecz. Jak rozmawialiśmy półtora roku temu, kiedy okazało się, że robisz gitarę dla Slasha, powiedziałeś, że nie wiesz, co by było w stanie to przebić. Że musiałbyś coś namalować po zjemu. No właśnie, teraz pobił to obraz Slasha. I co musiałoby przebić obraz Slasha? Słuchaj, ja jestem gościem, który... Znaczy, dla mnie spełnione marzenie to jest tragedia. Bo... Ciekawe podejście. Bo każde marzenie, które realizujesz, wiesz, wygrywasz dużo pieniędzy w teleturnieju. Możesz sobie... jestem złośliwy, przepraszam. Wygrywasz jakąś kasę, możesz sobie za to kupić wycieczkę, na którą zawsze ci było szkoda siana, teraz sobie na nią lecisz. Jesteś tam, odbębniłeś, przyjechałeś. No i co? No i marzyć. No i po robocie, nie? No i teraz co dalej? Dlatego ja wychodząc ze spotkania ze Slashem, absolutnie tak samo podszedłem do tego jak przy gitarze. Dobra, co dalej? To mamy odhaczone, mamy obraz zrobiony, teraz trzeba trochę gratulacji pozbierać, trochę telefon zapchać, ale już trzeba robić coś nowego, no bo przecież, kurde, ja nie jestem, jak tak porównując to do muzyków, no nie jestem artystą jednego obrazu, że będę do końca życia odcinał kupony z jednego obrazu, który zrobiłem. No do końca życia jeszcze masz trochę, no masz koło 30, no to wiesz. 32 lata mam w tej chwili, więc jeszcze myślę, że... No nie, a myślę, że tak na ile obiektywnie jestem w stanie to ocenić, to w moim wieku mieć obraz w kolekcji takiej światowej gwiazdy, no to myślę, że całkiem sobie poradziłem. Nie ma stylu. Całkiem spoko. Czyli teraz tak, jeden twój projekt, który będzie się działo w najbliższych miesiącach, to znam, bo to jest na pewno polendrokowa gitara. Tak. Coś już wiadomo, zupełnie co się znajdzie? Zupełnie inna niż poprzednie, ponieważ... No będzie to gitara stricte przygotowana przez lutnika, rzeźbiarza. No to będzie, to już nie będzie Gibson, będzie na podzespołach Gibsona. Natomiast cała decha i cała wizualna tutaj część to będzie coś wyjątkowego z racji tego też, że w tym roku jest 25. Poland Rock Festival i chcemy zrobić coś tak z przytupem. Czyli to już będzie taka bardzo ręcznie robiona od zera. Bardzo ręcznie. Mamy plan, żeby łącznie z tym, żeby jubiler zrobił rzeźbione klucze, żeby były takie elementy, no bardzo, bardzo manufakturowe, takie no żeby to było coś. O, to kiedy zaczynasz? No już. Już zaczynamy, już w przyszłym tygodniu jadę do Wrocławia już ustalać wszystko, jak to ma wyglądać. Jeszcze musimy z Jurkiem to dogadać, bo Jurek się też bardzo włączył tu w ten nasz pomysł. A co z portretami na odwrocie gitary? Też będą? Będą portrety, tylko zobaczę jeszcze, jak to wszystko wyjdzie, bo mamy duży plan na festiwal, ale to... Wszystko się znowu też wyjaśnia i jak przy tej akcji z obrazem mieliśmy 2 miesiące roboty, tak teraz przy tej akcji, którą sobie wymyśliliśmy na Poland Rock, mamy pół roku roboty, więc nawet nie pół roku, bo to za chwilę... Mam się... pytać, czy nie? Bo nie pytaj, bo tak ci nie powiem. Szymon, no to będzie, taki... będzie... Jak wyjdzie, to będzie... To może przebije nawet to. Może. No, a co? Trzymam kciuki, pędzle też. Jak będzie trzeba pomocy, to wołaj. Ja jestem upośledzony manualnie, jeśli chodzi o malowanie czy cokolwiek, ale nie wiem, będę ci robił herbatę chociaż. No, nawet ci wychodzi ta herbata. Spoko. Zrobię jakieś wsparcie, coś wymyślę. Szymon, dzięki wielkie za wizytę. Dzięki za obraz, bo podobno biorę go do domu. No nie, to była jakaś mistyfikacja tutaj. No i powodzenia z gitą polendrokową, bo to się chyba przyda, mimo że masz jeszcze parę ładnych miesięcy. Kombinujemy. Ja teraz też troszkę się nastawiam na moje wystawy. Będę miał wystawę jesienią w Kępnie. Także
ale to jeszcze pewnie będziemy o tym mówili. Podobno w listopadzie, ale jeszcze dokładnie terminu nie znam. Z pracami, które już są, czy z tymi, które powstaną w międzyczasie? Z pracami, które już są, pracami, które powstają, z pracami, których nie mogę publikować w internetach, ponieważ są w różnych tam przeglądach, konkursach, bo też takie są. Czyli Szymona Nędznego Malarzynę dopadły przepisy. Ty się cieszysz, że mnie przepisy nie dopadły z transportem tego dzieła. Zresztą jakby państwo wpadli kiedyś na genialny pomysł wysyłania czegokolwiek z rzeczy artystycznych do Stanów czy do Szwajcarii, to proszę prześledzić dokładnie prawo, bo można sobie zrobić kuku. Nie jest łatwo. Łącznie z tym, że skrzynia, którą przygotowywaliśmy na obraz Slasha, była przygotowana z jakiegoś specjalnego materiału, ponieważ od pewnego czasu jest zakaz eksportu i importu drewna w postaci również sklejek do Stanów. Jak tam jest tyle drewna, co w niektórych hamburgerach mięsa, pewnie. Nie wiem. W każdym razie nie chciałem się z panem Czesiem Celnikiem użerać, więc zrobiliśmy po bożemu. Szymon Chwalisz, Nędzny Malarzyna i kolega Slasha. Dzięki. Dzięki.